Szanowni Państwo, proszę o powstanie do hymnu państwowego. Coraz mniej świadków historii, coraz bardziej musimy polegać na wspomnieniach. Drodzy Państwo, witam serdecznie przedstawicieli władz dzielnicy Targówek. Witam pana wiceburmistrza Krzysztofa Ruszewskiego. Witam państwa radnych, którzy przybyli na spotkanie. Witam pana pułkownika Czesława Lewandowskiego. Witam pana senatora Marka Borowskiego. Że pan pułkownik Czesław Lewandowski to jeden z ostatnich powstańców na terenie naszej dzielnicy. Zresztą, drodzy Państwo, tak przed uroczystością jeszcze rozmawialiśmy z panem pułkownikiem. Z tyłu na ogrodzeniu umieszczone zostały portrety naszych bohaterów z czasów II wojny światowej. Tutaj są te tablice pamiątkowe. Proszę sobie wyobrazić, że połowa z nich już dzisiaj niestety nie jest znana. Drodzy Państwo, zapraszam do mikrofonu pana pułkownika Czesława Lewandowskiego. Szanowni Państwo, nasza obecność tu to świadectwo, że pamięć o wypadkach zdarzenie 76 lat temu nasze powstanie warszawskie żyje i mam nadzieję, że nie będzie długo. U was pomyśle, co wam było. Że pamięć o tamtym bohaterskim czasie, bohaterskich lat powstania, pamięć tych, co polegli, zapraszam do mikrofonu wiceburmistrza dzielnicy pana Krzysztofa Miszewskiego. Rafał Lasota przypomniał o tych tablicach, które przecież w sumie z perspektywy powstania warszawskiego nie tak dawno zawisły na naszej szkole. Tablice pokazujące ludzi wśród nas, bohaterów. A jak się okazuje, już wielu z nich nie ma. Jeden z nich, który przeżył piękne 100 lat i więcej i opuści nas tym roku. Bohaterzy. To z perspektywy kilkudziesięciu czy setek lat, w zależności do jakiego punktu się odniesiemy, brzmią dumnie.
Państwo bohaterzy do kasy. Bardzo dziękuję. Wojnę i wszystko oczywiście. Ta wojna, to ona jest naprawdę. To jest taka, że wszyscy jesteśmy Polakami. Wszyscy jesteśmy jednym wspólnym narodem, który wychował się razem. Kiedy patrzymy na to, jak jedni, drudzy, trzeci, niezależnie od tego, jakie mają poglądy, wykluczają siebie nawzajem, także podczas najważniejszych dla naszego kraju, dla naszej wspólnoty wydarzeń, jakimi są wybory, to strach pomyśleć, co będzie, kiedy przyjdzie czas próby. Takiej próby, jaka miała miejsce podczas, w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. Bo jak my się podzielimy w czasach pokoju, jak nie będziemy w stanie podać sobie dłoni, jak nie będziemy, jak jedyne, patrząc na drugiego człowieka, będziemy mogli powiedzieć to, obrazić go, to w sytuacji, w której życie albo wróg postawi nas przed testem, to my ten test odbijemy. Nie sprostamy oczekiwaniom naszych bohaterów. Tych, którzy walczyli, tych, którzy płynęli, tych, którzy kogo głosujemy, Polska zostanie Polską. Zmienimy ją w takim kierunku, jak wspólnie zdecydujemy. Przyznam się, że z wielkim smutkiem patrzę na to, jak Polak mówi o Polaku, jak mieszkaniec Grudna potrafi powiedzieć o mieszkańcu Targówna, Grudna. Tworzymy dobre podstawy do tego, żeby jako naród przestać się szanować, a zacząć nienawidzić. A to nie o to we wspólnocie. Czasem przed nami są pojedynki. O nich już mówiłem. Te pojedynki w dzisiejszych czasach to nie wojny, a wybory. Ale po nich przychodzi moment, w którym należy współpracować. Moment, w którym należy się szanować. Nawet jak ma się duże wątpliwości co do formy czy treści, wspólnota, jaką jesteśmy, pozostanie i być może nie za 10, może nie za 20, ale może za 30 lat zostanie poddana w próbie, bo ktoś z zewnątrz powie nam, że nie mamy prawa, że któraś z grup stanowiących część naszego narodu ma mniejsze prawa. Wtedy my wszyscy powiemy nie, na to się nie zgadzamy. I tak jak nasi bohaterzy, my lub nasze dzieci staną w obronie wartości, wartości wspólnoty, jaką tworzymy. Tego, tej mądrości życzę wszystkim sobie. Mam nadzieję, że wierząc, że wszyscy tutaj takie wartości wyznają, będziemy mogli nie budować razem z naszymi sąsiadami, razem z naszymi obywatelami, żeby sprostać oczekiwaniom, jak postawić oczekami poprzednie pokolenia, poprzednich wieku, powstańcy warszawscy, reprezentanci, tak publicznie, ale jeszcze są z nami i oczekują od nas przede wszystkim odpowiedzialności. Szanowni Państwo, zapraszam Pana Marszałka Marka Borowskiego, zapraszam Panią Radną Miasta Stołecznego Warszawy, Pana Przewodniczącego Kamila Maciejczuka wraz ze wszystkimi radnymi. Oddamy hołd
tym, którzy minęli, tym, którzy tracili bardzo dużo wszystko. Zapraszam wszystkich Państwa, szanownych gości, do tego, żebyśmy stworzyli dziś wspólnotę, którą będziemy pielęgnowali w najbliższych latach. Zapraszam. Zarządu dzielnicy złożyli Krzysztof Myszewski, senator Marek Borowski, Agnieszka Jacewska-Golińska, Katarzyna Górska-Manczenko, Marek Waszczak, Jerzy Żarnecki, Kamil Maciejczyk. Teraz zapraszam oddział miłośników Grudna, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Wieniec w imieniu oddziału złoży Katarzyna Stoczyńska-Kruz, Czesław Tarkowski, Arkadiusz Stolacki. W imieniu Stowarzyszenia Mieszkańców Grudna, Tarkówka i Zacisza złoży Jerzy Żarnecki i Kamil Maciejczyk. Wyniec w imieniu Rady Seniorów dzielnicy Tarkówek złożą Krzysztof Lewandowski, Marek Bieżański, Mirosława Kwiatek. Wieniec w imieniu oddziału rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów złożą Witold Karasin, Bożena Ołdak i Tadeusz Kowalski. Wieniec w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej Grudno złoży Jacek Wojciechowski. Szanowni Państwo, dzisiejsze obchody 1 sierpnia, dnia wybuchu Powstania Warszawskiego, obchodzimy nad wyraz skromnie. Związane to jest z panującą pandemią. Niestety tym razem w tak ograniczonej formie, ale uczciliśmy naszych powstańców, którzy 76 lat temu ruszali do walki. Dziękuję bardzo za przybycie, dziękuję bardzo panu Państwu radnym, dziękuję panu senatorowi,